Ostatnia, 30. kolejka Ekstraklasy nie rozczarowała. Emocje były do samego końca. Po pierwszej połowie bliżej tytułu był ruch Chorzów, który prowadził z Lechią Gdańsk 2-0. W Krakowie był remis 0-0, więc Chorzowianie na półmetku ostatniej prostej wyprzedzili zespół Oresta Lęczyka. Śląsk jednak zagrał znów doskonale taktycznie i w odpowiednim momencie wypunktował Wisłę. Ostatnie mecze z udziałem wrocławian pokazują, jak istotne w futbolu są stałe fragmenty gry. Nie inaczej było pod Wawelem. O zwycięstwie Śląska zadecydował właśnie ten element. W 51. minucie świetnie z wolnego w pole karne dośrodkował kapitan gości Sebastian Mila. Bardzo dobrze uderzył głową Rok Elsner i piłka po strzele Słoweńca wpadła do siatki. Wrocławianie objęli więc nie tylko prowadzenie w Krakowie, ale i w tabeli całej ligi. Wisła grała do końca o korzystny rezultat, ale dolnoślązacy nie dali sobie wydrzeć sukcesu. Ostatnie 10 minut Śląsk grał w dziesiątkę czerwoną kartką. Ukarany został Krzysztof Wołczek. Komplet punktów jednak udało się wywalczyć, a tym samym nasza drużyna utrzymała w tabeli przewagę z 29. kolejki Ekstraklasy. Po meczu nie było końca radości. Cieszyli się i piłkarze Śląska, i kibice. Zarówno z Wrocławia, jak i Krakowa wspólny doping fanów Wisły i Śląska był piękną oprawą całego widowiska. Śląsk z tytułem mistrzowskim, drugie miejsce w lidze zajął Ruch Chorzów, a trzecie Legia Warszawa. Śląsk, który pierwszy tytuł mistrza Polski wywalczył w 1977 roku, będzie reprezentował nasz kraj w eliminacjach do elitarnej Ligi Mistrzów. W kwalifikacjach do Ligi Europy zagrają Ruch, Legia i Lech.